przyszłości Suwałk rozmawiali dziś przedstawiciele władz, przedsiębiorcy i eksperci z dziedziny gospodarki. W miejscowej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się debata Suwałki 2020. Jej organizatorem była Bożena Kamińska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Powodem spotkania jest przygotowywana właśnie strategia rozwoju województwa podlaskiego i regionalna strategia innowacji. Posłance i władzom miasta mocno zależy, aby w dokumentach zaznaczono kierunek rozwoju Suwałk. W tym celu trzeba określić, czego miasto potrzebuje, na co powinno pozyskiwać unijne środki i jak ma wyglądać w przyszłości. Sama posłanka Suwałki w 2020 roku widzi jako miasto rozwinięte, sprężnym parkiem naukowo-technologicznym, obwodnicą i dostępem do szerokopasmowego internetu. Suwałki społeczeństwa cyfrowego, społeczeństwa nowoczesnego, jak również myślę, że dużo młodych przedsiębiorców znajdzie realizację swoich pomysłów na bazie parku naukowo-technologicznego, bo po to on został stworzony. Musimy tutaj jak najbardziej móc wspierać rozwój tego parku, który jest wielką szansą przede wszystkim dla młodych przedsiębiorców, dla studentów, którzy kończą tą uczelnię i mają swoje pasje i świetne pomysły na innowacyjną przedsiębiorczość. W jasnych barwach rozwój Suwałk postrzega też obecny na debacie Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki. Piękne miasto przedsiębiorców, miasto, które jest świetnie skomunikowane, zresztą nie tylko i wyłącznie Polski, ale zresztą Europy i świata. Miasto przyszłości, miasto nowych ludzi. Jeszcze mam wymieniać te przewagi konkurencyjne, które będą w Suwałku w 2020? Z większą rezerwą w przyszłości zdaje się natomiast patrzeć Czesław Renkiewicz, prezydent miasta. W swoim wystąpieniu podkreślał, że bez dobrych połączeń drogowych i kolejowych z centrum Polski oraz lokalnego lotniska trudno będzie o rozwój Suwałk. Tymczasem, jak wynikało z wypowiedzi Renkiewicza, perspektywy na szybką realizację ciągów komunikacyjnych brakuje. Problem będzie też z tak zwanym kapitałem ludzkim, bo prognozy wskazują, że liczba mieszkańców będzie spadać. Na dodatek Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie reguł wydatkowych, co ograniczy możliwości zadłużania miasta w efekcie pozyskiwania unijnych pieniędzy. Zdaniem Renkiewicza w tej sytuacji miastu potrzebne jest silne lobby, które pomoże w realizacji ciągów komunikacyjnych. Stworzenie takiego mocnego lobby w zakresie właśnie budowy Via Baltiki, Rail Baltiki i również lobowania na temat pozyskania środków finansowych na budowę lotniska lokalnego w Suwałkach. To jest pierwszy taki bardzo istotny. Drugi rzecz to jest tworzenie jak najlepszych warunków do inwestowania dla naszych przedsiębiorców, jak również dla firm, które chcą u nas ulokować działalność, szczególnie w strefie ekonomicznej, po strefie suwalskiej i również rola tutaj parku naukowo-technologicznego. I trzeci taki obszar to dalej rozwijanie naszego miasta pod względem turystycznym.